Wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl, a razem ze mną w studiu kolejny gość, poseł Tomasz Rzymkowski. Panie pośle, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Kukiz 15. I pan poseł Tomasz Rzymkowski w dniu wczorajszym stał się bohaterem, można powiedzieć, wielu różnych przeróbek popularnego Bardzo zdjęcia prosto z Ukrainy. Cieszyło, tak. Panie pośle, proszę powiedzieć więcej właśnie o tym zdjęciu, które widzą nasi widzowie. No nie, tutaj mnie nie ma. Ale tutaj jestem, tu jest zbiorowe, tam są wszystkie. Tutaj różne zdjęcia są właśnie ukazane. Te zdjęcia były wielokrotnie również przerabiane, tak zwane zdjęcie memogenne. No, jakie tak. były kulisy powstania tej fotografii, panie pośle? Znaczy, śmieszy mnie w ogóle cała ta sytuacja, bo po raz pierwszy w tej kadencji stałem się bohaterem memów i niezwykle mnie to cieszy. Nie ukrywam i bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim twórcom, bo muszę powiedzieć, że pomysły przerosły wszelkie, bym powiedział, najdalej idące moje oczekiwania i wszystkie mnie naprawdę bawią, bo nie są w żaden sposób ani wulgarne, ani jakieś uszczypliwe, tylko są po prostu zabawne. Śmiech to zdrowie, a mam generalnie takie usposobienie człowieka wesołego i lubiącego się śmiać i dowcipkować. Kulisy powstania zdjęcia. No, z panem marszałkiem Terleckim postanowiliśmy zrobić sobie zdjęcie, bo no, nie na co dzień chodzimy w kamizelkach kuloodpornych, ważących 16 kg i w hełmach. Mój uśmiech na twarzy, za co byłem przez część krytyków atakowany, no wynika z tego, że pani, która nam robiła zdjęcie, prosiła pana marszałka, aby papierosa z ust wyjął. Ja dysponuję takim zdjęciem, jak pan marszałek ma papierosa w ustach. A akurat na tym zdjęciu, które swoją drogą ja nie opublikowałem, tylko nasze biuro prasowe, pan marszałek ten papieros ma w pozycji takim, powiedział, prostopadłej do nogi. I ten uśmiech był wywołany właśnie tą prośbą o wyjęcie papierosa z ust. Pan marszałek właśnie niezadowolony chyba z tego powodu, że tego papierosa z ust musiał wyjąć. No z pewnością. No, każdy palacz woli mieć papierosa w ustach, niż go wyjmować. Natomiast przechodząc jakby też do tłumaczenia się, bo też taki zarzut się pojawił, że ten uśmiech mój był niewłaściwy. Ja śpieszę i tłumaczę. Po pierwsze, nie byliśmy na linii frontu, byliśmy znacznie dalej. Byliśmy w jednostce wojskowej, gdzie przeodziewaliśmy te stroje, które miały nam zapewnić większe bezpieczeństwo. Sami żołnierze ukraińscy, którzy nas bardzo, bym powiedział, przyjacielsko potraktowali, przyjęli, również można powiedzieć, no może nie tryskali humorem, ale z racji na dobre relacje, no uśmiechali się, ta atmosfera była taka raczej w charakterze przyjaźni, jeżeli jakiejś grozy. No i stąd ten uśmiech moim zdaniem no nie jest z mojej strony jakimś nadużyciem czy sytuacją niewłaściwą, bo ani nie byliśmy na cmentarzu, ani nie uczestniczyliśmy w jakichś uroczystościach żałobnych. No ja mam taką niestety naturę, może się to wielu osobom nie podobać, ale raczej jestem są pogodnie usposobioną do życia i często reaguję śmiechem i radością, co można obserwować na komisji śledczej, za co jestem wielokrotnie posponowany przez członków komisji, abym nie buchał śmiechem, kiedy nasi świadkowie no właśnie są figurami memicznymi. Kiedyś świadkowie często też zasłaniają się niepamięcią, jeżeli chodzi o pewne fakty związane z przesłuchaniami. Panie pośle, jak wygląda sytuacja na Ukrainie w tym momencie? Bo tak o tych memach trochę rozmawialiśmy, o tym zdjęciu, no ale o takich faktach z tej wizyty, które z tej wizyty płyną wnioski, które tu się pojawiają. My się udaliśmy, też śpieszę tłumaczyć, bo pojawiają się pytania, w jakim celu my się udaliśmy. My się udaliśmy na 11. Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Ukraina. Zgromadzenie, które odbywało się jakby w trzech etapach. Po pierwsze, spotkaliśmy się w Charkowie. W Charkowie oddaliśmy również hołd naszym pomordowanym oficerom w ramach operacji katyńskiej. Na cmentarzu charkowskim leży ponad 4300 oficerów Wojska Polskiego pomordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Stamtąd udaliśmy się no, na linię frontu, no, można powiedzieć tego frontu, który już jest ustabilizowany, no, tą linię demarkacyjną między terenem opanowanym przez rosyjskich separatystów w okolicach Doniecka.
I tam oglądaliśmy, jak wygląda takie prowizoryczne przejście graniczne. Strona ukraińska, moim zdaniem słusznie, nie uważa tego miejsca za jakby stałą granicę. Uważają ten stan rzeczy jako kwestię przejściową i robią wszystko, aby przywrócić Ukrainie ten kształt terytorialny, który był gwarantowany przez opinię międzynarodową, jej integralność terytorialną. Mogliśmy również usłyszeć, jak wyglądają realia życia w tym pasie przygranicznym po stronie ukraińskiej, ale jak również wygląda życie na terenie, nazwijmy to, kontrolowanym przez separatystów, gdzie na porządku dziennym są porwania dla okupu, przestępczość, hula, a jeśli chodzi o bardzo bogaty wcześniej teren dla Ukrainy, bardzo silnie uprzemysłowiony, całe Zagłębie Donieckie, to wszystko zostało rozkradzione. Tam mamy w tej chwili do czynienia z, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, katastrofą humanitarną. Ludzie stamtąd wyjechali, ponad 5 milionów Ukraińców z tamtej części Ukrainy wyjechało. Te osoby, które spotykaliśmy na tym prowizorycznym przejściu granicznym, na tym punkcie bezpieczeństwa, to były w większości osoby już starsze, niedołężne, osoby, które potrzebują jeszcze bardziej tego wsparcia humanitarnego, a które z racji na przywiązanie, ale też już tą perspektywę życiową, nie widzą możliwości emigracji w inny rejon Ukrainy. Oni po prostu stamtąd są i oni tam chcą tego żywota doczekać. W większości osoby w sędziwym wieku. Młodzi ludzie w średnim wieku wyjechali z tamtej części Ukrainy. Oczywiście wojsko ukraińskie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo dobrze przygotowane, wyszkolone, z wysokim moralem, ale bardzo profesjonalnie podchodzące do sprawy. No i widać, że paradoksalnie ta tragedia, która spotkała państwo ukraińskie, ono scementowała, pokazała jakąś ideę narodową, wokół czego się można budować. Więc na tej tragedii również, z tej tragedii narodowej również wypływają tego typu pozytywne czynniki, jak tworzenie struktur państwowych, które ewidentnie widać, że są tworzone, chociażby na tej bazie wysiłku zbrojnego, który jest nieustannie kontynuowany. Ten temat możemy powiązać również sobie z tym, co działo się wczoraj w Polsce, bowiem po południu prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, który przybył właśnie z oficjalną wizytą do Warszawy. Po spotkaniu prezydent Andrzej Duda powiedział: dyskutowaliśmy na temat konieczności uczynienia sił NATO mobilnymi. To jest to, co my nazywamy wzmacnianiem zdolności, zapewnieniem zdolności, że NATO jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie stoją przed nim. Rozmawialiśmy o sytuacji na Morzu Czarnym, jakie działania może podjąć tam NATO. Rozmawialiśmy o sytuacji w Syrii, o sytuacji w rejonie Morza Bałtyckiego i o tym, czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej. Można to gdzieś trochę połączyć właśnie z wizytą pana posła na Ukrainie. Czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej? Ostatnim punktem był Kijów, naszego zgromadzenia, gdzie odbyło się już posiedzenie plenarne w siedzibie parlamentu ukraińskiego, gdzie wspólnie deputowani Rady Najwyższej, posłowie i senatorowie polscy przyjęliśmy wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa obydwu naszych narodów. To znaczy spośród wielu kwestii, które nas łączą, ale również i dzielą. Pamiętajmy, że są też te wątki dotyczące chociażby pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez banderowców. To jest element historyczny, który nas niewątpliwie dzieli, ale również tą stronę wczoraj uczyniliśmy, moim zdaniem, znaczący krok, ponieważ obydwie strony stwierdziły, iż tylko i wyłącznie na prawdzie historycznej można budować wspólną przyszłość i relacje w oparciu o chrześcijański system wartości. Przydałyby się jeszcze czyny idące za tym. Dokładnie. Pamiętajmy, że na Ukrainie w tym roku odbywają się wybory. Ja nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać strony ukraińskiej, ale jakby tłumaczyć tło. Dla mnie ten ruch nacjonalistyczny banderowski jest jednak bardzo pożyteczny z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. To nie ulega wątpliwości, bo dla nas jest to nie do zaakceptowania. Jest to bardzo trudne do zaakceptowania. Ten rejon Ukrainy, w którym miałem okazję gościć przez minionych 3 dni,
No to jest rejon, gdzie ta idea ukraińskich nacjonalistów no nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ona nie jest traktowana jako punkt odniesienia. Dla tych Ukraińców tam żyjących punktem odniesienia jest Majdan Godności, dla nich jest ta wojna obronna w sytuacji tych ruchów separatystycznych, czy oderwania i okupowania nadal Krymu, czy wręcz no, inkorporacji wbrew opinii światowej przez Federację Rosyjską Krymu. Natomiast no, my musimy patrzeć również na tą perspektywę bieżącą, to znaczy na kwestię dotyczącą naszego bezpieczeństwa Polski. Nasze bezpieczeństwo po części jest uzależnione od bezpieczeństwa Ukrainy. To znaczy no, lepiej graniczyć wyłącznie z Federacją Rosyjską od północy przy okazji obwodu kaliningradzkiego, niż graniczyć również od wschodu. I tutaj Ukraina jest dla nas z pewnością ważnym buforem bezpieczeństwa i w interesie Polski jest utrzymywanie dobrych relacji z silną, stabilną, praworządną i demokratyczną Ukrainą. W tym roku na Ukrainie mamy i wybory prezydenckie, które można było widzieć wszędzie, naprawdę w najbardziej zapadłych wioskach, gdzie wiszą billboardy, reklamy wyborcze kandydatów. Jest ich bardzo dużo, po blisko 20. No i wybory parlamentarne, które będą na jesieni. I tu w ten rok jest kluczowy, moim zdaniem, dla przyszłości Ukrainy. W którą stronę Ukraina wybierze? Czy dalszego procesu integracji z Zachodem, tej westernizacji, którą, co by nie mówić, Petro Poroszenko bardzo skutecznie kieruje. To nie jest szukanie własnej drogi, to nie jest ukłon w stronę Rosji, bo byłoby trudno. Natomiast jest to na pewno kurs mocno prozachodni, wspierany również przez państwa zachodnie. Również sporo reform na tej Ukrainie zostało wprowadzone. Ale sporo jeszcze pracy. Ale pracy jest jeszcze więcej niż zostało wykonane. I jeśli ten kurs będzie dalej utrzymany, jakby był jeszcze wzmocniony, no to na pewno będzie to z korzyścią również dla Polski. Polska powinna sekundować i w tej sprawie pomagać Ukrainie, bo mówię, to jest również nasz interes. Ale nie możemy oczywiście zapominać o naszych przodkach. Dzisiaj właśnie mówiąc też o przodkach, mówiąc o historii, 51 lat temu, 8 marca 1968 roku, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym dziadów oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika, Henryka Schleifera. Został ten strajk brutalnie zaatakowany przez oddziały milicji. Jak pan poseł skomentuje to dzisiaj, 51 lat temu, po tym wydarzeniu? W ubiegłym roku mieliśmy okrągłą 50. rocznicę tak zwanych wydarzeń marcowych. No ja mam komentarz tradycyjny, jak co roku. Jakby mnie pan 10 lat temu zapytał, czy zapyta mnie pan, daj Boże, 10 lat po naszej dzisiejszej rozmowie, to powiem to samo. No, dla mnie to były po prostu porachunki wewnątrz obozu komunistycznego, który szykował się do przesilenia, i Władysław Gomułka, który ratując się przed frakcją, która była mu nieżyczliwa, no, dokonał tego, czego dokonał. A powodem no, nie są nawet te osoby, które pan przywołał z racji na ich pochodzenie, ale konkretnie przebiegunowanie relacji Związek Sowiecki i Izrael po wojnie sześciodniowej, gdzie do tego momentu Izrael no, był wspierany dosyć mocno przez Związek Sowiecki. Pamiętajmy, że Zachód później uznał niepodległość Izraela, a Sowieci zrobili to znacznie wcześniej. I wówczas to przebiegunowanie nastąpiło, gdzie Izrael ewidentnie po tej wojnie stał się częścią świata Zachodu i jednoznacznie opowiedział się przeciwko Imperium Zła. To jest oczywiście pojęcie, które Reagan w latach 80. bardzo, powiedział, słusznie ukuł. I to była wewnętrzna rozgrywka obozu komunistycznego. Ja jako Polak nie mam zamiaru odpowiadać za to, co komuniści zrobili w następstwie, czyli o kwestii związanej z no, usunięciem z PRL-u osób pochodzenia żydowskiego tylko ze względu na jakieś czystki wewnątrz obozu komunistycznego. Za to przepraszać nie mam zamiaru. To były wewnętrzne ich rozgrywki, za to mogą przepraszać co najwyżej osoby, które do tej tradycji postkomunistycznej czy wprost komunistycznej odwołują się i oni mają moralny obowiązek w mojej ocenie, aby za tą sytuację przeprosić. To na koniec naszej rozmowy wróćmy do jej początku, bo pan
pan poseł przy okazji rozmawiania o tych memach wspomniał o komisji Amber Gold, na której często pan poseł się uśmiecha, czy też śmiejesz, słysząc poszczególne zeznania. Jak wygląda sytuacja z Amber Gold? Kiedy raport końcowy z prac komisji? Jak wygląda stan pracy? No, podejrzewam, że w kwietniu będziemy mieli gotowy raport w wersji dla członków komisji. Podejrzewam, że będą jeszcze naruszone poprawki przez poszczególnych członków. Następnie projekt zostanie przyjęty przez komisję. Komisja zakończy pracę. Oczywiście jeszcze w tle mamy ewentualne jedno przesłuchanie świadka, który z racji na zwolnienie lekarskie nie stawił się. Możliwe, że go przesłuchamy, a jeśli znowu przyśle zwolnienie lekarskie, no to chyba odstąpimy od przesłuchania tego świadka. W mojej ocenie nie jest to świadek kluczowy i istotny dla sprawy. Aczkolwiek no, mogę się mylić i stąd ta wątpliwość, czy nie warto przesłuchać. Jak raport będzie gotowy, to przedłożymy go Wysokiej Izbie. Odbędzie się debata i będzie przyjęte sprawozdanie z prac komisji. My jesteśmy na finiszu, pracujemy w zasadzie już w tej chwili nad przygotowaniem całości raportu. A czy jest pan poseł zadowolony z tych prac, z tych przesłuchań, z tych informacji, które pojawiły się podczas poszczególnych posiedzeń komisji do sprawy Amber Gold? No z pewnością, przy czym no, takiej pełnej satysfakcji oczywiście nie mam, bo mam jeszcze cały czas wiele pytań i wątpliwości, na które no, nie znam odpowiedzi, ale które też swoją drogą nie są przedmiotem prac komisji. To znaczy zakres prac komisji ogranicza się tylko i wyłącznie stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych organów państwa polskiego. Natomiast mnie jako obywatela, Polaka, no, człowieka ciekawego świata interesują wszelkie kulisy związane z funkcjonowaniem tak zwanego układu trójmiejskiego, mafii trójmiejskiej, jak to było. No właśnie, możliwe, poza to... Amber Gold stoi potężna mafia. Taki wniosek można tak, wysnuć. Tak, ja będę się tego trzymał i co do tego nie mam wątpliwości, nie bez kozery akurat to tam powstało, nie bez kozery Marcin P. opuścił zakład karny podczas odbywania kary, jeszcze będąc w zakładzie karnym założył spółkę, która miała błędy formalne, mimo to została skutecznie zarejestrowana. Był swoisty parasol ochronny nad jego działalnością. Innym segmentem, bo to są tak naprawdę dwie afery, afera Amber Gold i afera OLT. Zupełnie inny i zupełnie inny poziom, bym powiedział, zaangażowania czynników zewnętrznych. Jak za Amber Gold mogę z pełną świadomością powiedzieć, że stał układ trójmiejski, swoista mafia. Tak już OLT to jest znacznie wyższy poziom. To już jest poziom no, gier, moim zdaniem, służb i nie do końca moim zdaniem nawet naszych, możliwe, że nawet obcych, bo zakres działań i czynników, które tutaj występują, są naprawdę potężne. Pytanie teraz, bo afery OLT, afera Amber Gold, to te afery, które jakby no, sama działalność została gdzieś powstrzymana, no, jak powstrzymana, to już też pan poseł, myślę, ocenia zupełnie negatywnie, no ale teraz są te sprawy pod lupą komisji zajmującej się aferą Amber Gold, ale te podmioty odpowiedzialne za całość tych właśnie afer funkcjonują nadal. Przynajmniej chyba można takie wrażenie odnieść. To znaczy, panie redaktorze, my złożyliśmy pana 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poszczególnych funkcjonariuszy. Pamiętajmy, że osoby prawne, w tym przypadku nawet instytucje państwowe, no nie ponoszą odpowiedzialności karnej, ponoszą odpowiedzialność wyłącznie osoby, które są organami, czy też no, pracownikami poszczególnych. Ja gdzieś, panie pośle, w swojej myśli idę dalej, czyli właśnie układ trójmiejski oraz zagraniczne służby. Cały czas są, cały no tak, czas ale szukają. My jako komisja śledcza nie mamy takich instrumentów, jakimi dysponuje policja, też tak prokuratura, służby specjalne. Tylko o ocenę pana posła w tej no jest tej trudno sprawie. Się wypowiadać w tej materii, bo moja wiedza jest bardzo, bym powiedział, krucha. Ja operuję wyłącznie materiałami, które były wytworzone w zasadzie no, do 2015 roku i ich większość powstała w tym czasie. Ja nie wiem, na jakim etapie wyglądają prace operacyjne służb policji czy prokuratury w kwestii pociągnięcia do odpowiedzialności twórców tej piramidy finansowej, a następnie twórców linii lotniczych OLT. Ja mam nadzieję, że państwo polskie stanie na wysokości zadania. To już nie jest niestety zadanie Komisji Śledczej, bo mamy dosyć ograniczone możliwości działania i musimy jako organ praworządny działać w granicach i na podstawie prawa. I tym zdaniem kończymy rozmowę w telewizji w Polsce.pl. Panie pośle, dziękuję serdecznie dziękuję za komentarz. Moim państwa gościem był poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Wracamy za chwilę.